Cześć, mam dla Was dzisiaj prawdziwą perełkę. Producent firma Finder nazywa ją programowalnym przekaźnikiem logicznym Finder Opta. Jednak ja po czasie spędzonym na programowaniu i próbie dosłownie wyciśnięcia z niego maksimum możliwości, spokojnie mogę nadać mu miano pełnoprawnego komputera. Jeżeli chcecie przekonać się, jakim wyzwaniem jest próba wyciśnięcia z tego urządzenia pełnego potencjału, i dodatkowo zapoznać się z najnowszymi trendami kierunku rozwoju przemysłu 4.0 na praktycznym przykładzie, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Mam do Was pytanie, czy zdarzyło Wam się może zetknąć z platformą Arduino? Czy widzieliście już wręcz tysiące projektów wykonanych na jej podstawie w internecie? Jeżeli nie, to nic straconego, wystarczy wpisać w wyszukiwarce czy YouTubie chociażby frazę Top 10 Arduino Projects, aby przekonać się, że powstały już tysiące urządzeń, a nawet rankingi najlepszych projektów z wykorzystaniem tej platformy. Bawią się nią już chyba wszyscy, od dzieci po dorosłych. Całe strony internetowe poświęcone rywalizujących ze sobą projektantów i programistów. Sytuacja taka nie mogła zostać niezauważona. Tysiące gotowych przykładów i bibliotek realizujących od prostych zadań aż po sztuczną inteligencję stanowiło dopiero wstęp do opracowania sterownika Finder Opta. Firma Finder postanowiła na podstawie platformy Arduino stworzyć urządzenie, które miałoby możliwość zaistnienia w profesjonalnym przemyśle. Już nie jako zabawka, a jako pełnoprawne urządzenie posiadające odpowiednie normy, stabilność pracy, odporność na zakłócenia i wiele, wiele innych czynników dopuszczających je do zastosowań przemysłowych. Mamy więc profesjonalne urządzenie, które możemy wykorzystywać w dziedzinie szeroko pojętej automatyki i zastosować je samodzielnie, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy je rozbudować o kolejne moduły rozszerzeń za pomocą złącza AUX. Moduły te rozszerzają funkcjonalności chociażby o wejścia analogowe, także temperaturowe, czy charakterystyczne dla mikrokontrolerów konfigurowalne wejścia analogowo-cyfrowe. Wyjścia wykonano natomiast w technologii przekaźnikowej EMR lub SSR, a także szybkich wyjść do sterowania PWM. Analogowe warianty wyjść konfigurowalne są natomiast jako prądowe czy napięciowe. Mamy również potężną bazę gotowych rozwiązań i przykładów programowych pokazujących już nie tylko możliwości prostego sterowania włącz-wyłącz, ale dające już dzisiaj inteligentne i zaawansowane możliwości, których przykłady niebawem Wam pokażę. Samych sterowników programowalnych jest więcej rodzajów i różnią się pomiędzy sobą peryferiami. Głównych różnic na pierwszy rzut oka możecie nie dostrzec, oprócz jednej jedynej widocznej, czyli portu RS485 dla protokołu Modbus. Te niewidoczne różnice to posiadanie wbudowanego w sobie Wi-Fi czy Bluetooth. Jeśli zastanawiacie się w tej chwili, czy da się w to urządzenie wprogramować serwer www wraz z obsługującą je aplikacją lub chociażby stworzyć własnego access pointa, to odpowiedź brzmi tak. A jeżeli jesteśmy już przy tematach związanych z siecią, to muszę wspomnieć, że nie wszystko oczywiście musimy oprogramowywać od podstaw. Finder naturalnie zadbał o to, że oprócz gotowych rozwiązań opartych na bibliotekach, znajdziemy także przygotowane do użycia rozwiązania oparte na usługach chmurowych, jak chociażby zdalna zmiana oprogramowania, a nawet więcej, możliwość jego bezpośredniego kreowania w chmurze. Drugą taką fajną funkcjonalnością jest możliwość kreowania oryginalnych dashboardów w chmurze i łatwego skomunikowania z nimi w obu środowiskach programistycznych naszego sterownika. Z rzeczy, które spodobały mi się już podczas pierwszego kontaktu z urządzeniem, jest niewątpliwie możliwość jego programowania bez podłączania go do zewnętrznego zasilania. Wystarczy przewodem typu USB-C połączyć nasz sterownik i komputer i gotowe, możemy startować. Drugą fajną opcją jest możliwość zasilenia naszego sterownika z 12 lub 24 V, co daje możliwość zastosowania w dwóch standardach napięciowych. I jeszcze jedna ciekawostka. Urządzenie posiada 4 wyjścia przekaźnikowe i 8 wejść, ale nie takich standardowych, a z możliwością ich programowego wyboru trybu pracy jako analogowe 0,10 V lub cyfrowe. Oczywiście
każdy z nich jest konfigurowalny niezależnie. Wartymi wspomnienia są jeszcze przycisk i 4 diody umieszczone na urządzeniu, do których mamy dostęp z poziomu programu i to my decydujemy, co one oznaczają i kiedy się świecą, obrazując chociażby stan naszego systemu. Jeśli zwolennicy tradycyjnego programowania PLC czują w tym momencie, że Finderopta to nie jest ich bajka, już śpieszę z wyjaśnieniami. Urządzenie to można programować za pomocą 2 środowisk programistycznych. Pierwszym z nich jest Arduino PLC IDE, które obsługuje 5 oficjalnych języków programowania zgodnych z normą IEC61131, między innymi takich jak drabinkowy, bloków funkcyjnych czy tekstu strukturalnego. Tradycyjny programista, który obcował już z innymi sterownikami PLC, z pewnością znajdzie tu coś, co potrafi wykorzystać i bezproblemowo zrealizuje swoje potrzeby. Natomiast wyciągnięcie nadprzeciętnych możliwości z tego urządzenia można osiągnąć dzięki środowisku Arduino IDE i plikami programów Sketch tworzonymi w języku zbliżonym do C, C++. To właśnie z tego względu mogła powstać taka ilość pomocnych bibliotek i programów w krótkim czasie. Zaczerpnięte zostały one często wprost z rozwiązań pracujących już na przykład na komputerach PC. Oznacza to również, że jeżeli tylko zdecydujecie się używać Finderopta w takiej opcji, jego wewnętrzne możliwości będą stale rosły w czasie. To właśnie dlatego nadałem mu miano komputera na początku tego filmu. Oba środowiska programistyczne możecie znaleźć i ściągnąć ze strony firmy Finder. Zostały one przygotowane w taki sposób, aby bezproblemowo wykryć urządzenie. Sam proces instalacji przebiega w sposób tradycyjny, nie miałem z nim żadnych problemów. Postanowiłem zatem nie rozwlekać tego tematu i przejść od razu do konkretów zgodnie z obietnicą złożoną na początku. Ja oczywiście będę wykorzystywał środowisko Arduino IDE i Sketche ze względu na to, że za ich pomocą będę miał możliwość wykonywania obliczeń bezpośrednio na procesorze urządzenia. Na pokładzie Finderopta mamy 2-rdzeniowy procesor 480 MHz. Tylko powiecie, co to tak naprawdę znaczy. Wyobraźcie sobie teraz silnik w waszym samochodzie, rozkręcony do 8000 obrotów na minutę. Oznacza to, że kręci się on z prędkością 133 obrotów na sekundę i jeżeli w takiej sytuacji dla procesora Finder będziecie zlecać operacje w waszym programie, to będzie on w stanie ich wykonać ponad 3,5 miliona na każdy pojedynczy obrót rozpędzonego silnika. I to wyłącznie na jednym z rdzeni wbudowanego procesora. Do dyspozycji przecież mamy jeszcze drugi. Taka moc obliczeniowa przyda się nam w praktycznym zastosowaniu, o którym mówiłem. Przygotowałem dla Was bardzo prosty przykład obrazujący to zjawisko prędkości. Jest to przykładowy program ściągnięty ze strony Findera i pokazujący wykorzystanie Dude LED na urządzeniu. Ma on co prawda nieskomplikowane zadanie, ale właśnie ono pozwoli na lepsze zrozumienie. Program po prostu ma zapalić pierwszą diodę, poczekać 1/10 sekundy, zgasić ją i znów poczekać. Dokładnie to samo wykonywać ma przy pozostałych 3 diodach. W programie tym mamy gotowy rozkaz, który nakazuje czekać 1/10 sekundy. Teraz zamieńmy ten rozkaz na nasz własny, ale taki, w którym to my zlecimy taką ilość zadań dla procesora Finderopta, aby musiał je wykonywać w tym czasie. Zgodnie z logiką powinniśmy dać mu 48 milionów rozkazów za każdym razem, kiedy chcemy poczekać. Trudno by było napisać program o takiej długości, więc zastosujemy pewien sposób. Rozkażemy mu wykonać 100 milionów razy kilka tych samych operacji. Zadanie zatem sporo się upraszcza. Damy mu taką misję. Utworzyć licznik i wpisać do niego 0. To jednorazowo na początek. Później ma on zwiększać ten licznik dokładnie o 1 i sprawdzać, czy posiada już wartość 100 milionów. Dodawanie jedynki i sprawdzenie wyniku to 2 rozkazy. Trzecim ukrytym i na pierwszy rzut oka niewidocznym jest zadanie skoku do początku liczenia, jeżeli wartość w liczniku jest mniejsza niż 100 milionów. Muszę dać mu jeszcze jedno nietypowe zadanie, które celowo zmarnuje dodatkowo jeden taki mały rozkaz. Jeżeli tego nie zrobię, kompilator uzna, że to, co do tej pory wykonywałem, nie ma najmniejszego sensu i niepotrzebnie marnuje zasoby procesora. Usunie to po prostu podczas kompilacji bez naszej wiedzy i zgody, gdyż tak, Sketch jest wykonywany na tyle inteligentnie, że często pomaga programistom dodatkowo przyspieszać, upraszczać i sprawdzać to, co stworzyli. Mamy zatem nasze
cztery zadania, które wykonamy 100 milionów razy. Teraz zmieniamy wbudowaną funkcję czekającą na przygotowaną przez nas i gotowe. Musimy poczekać chwilę, aby program wgrał się do sterownika. Możemy zauważyć, że pierwsza dioda, w której zastąpiliśmy gotowe rozkazy czekania na nasz własny, świeci się naprawdę chwilkę, ale przecież przez ten czas wykonane zostały setki milionów zleceń. To prawda zatem, że mamy do dyspozycji niesamowity kombajn obliczeniowy. Okej, tylko co można z tym teraz zrobić? Do czego pożytecznego można by to wykorzystać, kiedy najczęściej wystarczą proste operacje typu włącz-wyłącz na podstawie kilku prostych danych wejściowych? Odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele i co chyba nikogo nie powinno dziwić w dzisiejszych czasach, następne pojawiają się wręcz lawinowo. A ze względu na to, że szanuję Wasz czas, podsunę Wam tylko dwa pomysły. Pierwszy z nich przedstawię w sposób praktyczny, trochę uproszczony, aby było łatwo go zrozumieć dla wszystkich widzów i przetestować samodzielnie. Drugi pomysł będzie rozwinięciem tego pierwszego o dodatkowe, inteligentne funkcjonalności. Zanim jednak podsunę Wam pomysły te nieoczywiste, chciałbym, abyście uświadomili sobie, że dostępną moc obliczeniową możemy podzielić na mniejsze zakresy. I z tego powodu odsyłam Was do zapoznania się z bibliotekami z rodziny Async. Pozwolą one Wam przemienić FinderOpta w kilka niezależnych i autonomicznych od siebie urządzeń. Część urządzenia może zostać przekształcona przykładowo w sterownik, podczas gdy druga jego część stanie się konwerterem Modbusa TCP na Modbusa RTU. Jeżeli dodatkowo zechcecie, aby Opta zawierała w sobie automat zmierzchowy, nic nie stanie na przeszkodzie, aby jeszcze dodatkowo wydzielić jakieś nieużywane wejście lub wyjście i dodać tą funkcjonalność. Praktycznie podziału takiego urządzenia możemy dokonywać aż do wyczerpania zasobów, których tutaj, jak sami widzicie, mamy naprawdę sporo. Dodatkowo podział ten będzie następował dynamicznie, tak jak w przypadku komputerów PC lub telefonów, więc jeżeli dany program nie zajmuje w chwili obecnej zasobów, zwalnia je dla innych. A teraz wracam do moich dwóch przykładów. Wyobraźcie sobie produkcję, na której pracują różne maszyny. Jedną z największych zmor dzisiejszego działu utrzymania ruchu jest nieprzewidziana awaria jakiegoś z elementów, która zgodnie z prawem Murphy'ego zdarzy się w najmniej oczekiwanym momencie, zatrzymując całą linię produkcyjną. A gdyby tak udało się jakimś magicznym sposobem przewidzieć przyszłość i zapobiec awarii, poinformować obsługę dużo wcześniej, że coś powiedzmy z silnikiem lub inną częścią maszyny zaczyna się dziać niedobrego. Tylko jak tego dokonać i co z tym wspólnego ma FinderOpta i jego moc obliczeniowa? Często, aby wykonać takie na pierwszy rzut oka niemożliwe zadania, należy skojarzyć ze sobą kilka faktów i rozwiązań, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego, ale znane są nam wszystkim od bardzo dawna. Pierwszym z nich jest to, że bardzo często silnik, maszyna i tym podobnie nawet jeszcze działające, jednak już ulegające awarii elementy zaczynają wydawać z siebie inne, niepokojące dźwięki niż te na co dzień słyszalne. Takie dźwięki to na przykład huczenie łożysk w silnikach, stukanie w przypadku uszkodzonego tłumika drgań, odłamanie się jakiegoś małego elementu lub ciało obce wewnątrz. Kto posiada własny samochód niejednokrotnie, to właśnie na tej podstawie pędził do mechanika, zanim jeszcze samochód odmówił ostatecznie posłuszeństwa. Tylko teraz jak zmusić nasz sterownik, aby stał się ekspertem od rozpoznawania złych dźwięków i drgań? Tutaj rozwiązanie również istnieje i to od bardzo dawna za sprawą tego pana. Pewnie zdziwicie się, że to dawno to aż 200 lat. Z pewnością każdy z Was z rozwiązaniem z tym miał już styczność podczas słuchania muzyki. Kojarzycie może te skaczące słupki w rytmie muzyki? Słupki te nie są tylko ozdobą, ale posiadają bardzo ważną, przydatną dla nas właściwość. Każdy z nich pokazuje, jak głośny jest dźwięk o danej częstotliwości w tym momencie. Nawet najbardziej skomplikowane dźwięki składają się z odpowiedniej ilości dźwięków najprostszych, a skoro tak jest, należy tylko potrafić je od siebie porozdzielać. Wystarczy odpowiednia ilość tych słupków, czyli odpowiednio dużo rozdzielonych od siebie pojedynczych drgań i to wszystko. Zobaczcie zresztą sami, jak to działa, tylko pozwólcie, że skorzystam z bardziej profesjonalnego programu jak Audacity. Podajmy pojedynczy, najprostszy dźwięk, który właśnie słyszycie.
Na dolnym ekranie widzimy, jak wygląda drganie tego dźwięku, a na górnym widzimy, jak odpowiedni słupek za niego odpowiedzialny podniósł się. Weźmy teraz drugi dźwięk. Ze względu na to, że drga on częściej, jego wygląd jest bardziej gęsty. Słupek go reprezentujący zareagował odpowiednio i przesunął się w prawo. Połączmy teraz te dwa dźwięki razem. Jak widzicie, wygląd drgań skomplikował się już dosyć mocno w takiej sytuacji, jednak na odpowiednich słupkach nie robi to żadnego wrażenia i każdy z nich słyszy to oddzielnie. Oznacza to, że mamy po prostu gotowe narzędzie do rozdzielania dowolnych drgań na czynniki pierwsze. Robione jest to za pomocą tzw. transformaty Fouriera. Jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę tę frazę, zostaniecie zaskoczeni bardzo skomplikowanymi wzorami matematycznymi. Jednak, tak jak mówiłem Wam na początku filmu, istnieją już opracowane, gotowe biblioteki odpowiednie do zastosowania w FinderOpta, które całą tą pracę wykonuje za nas. Jedyne, czego musimy tym bibliotekom dostarczyć, to wystarczającej mocy obliczeniowej, którą właśnie posiadamy. Jeżeli tylko chcemy skorzystać z gotowych rozwiązań, to cały nasz program sprowadził się w tym wypadku do napisania raptem kilku nieskomplikowanych linijek. To jest właśnie moc gotowych, opracowanych już rozwiązań, których w bibliotekach Arduino, a co za tym idzie i w FinderOpta, jest niesamowita ilość. Będzie się ona również dodatkowo zwiększała wraz z czasem, ponieważ na świecie nad podobnymi rozwiązaniami pracują miliony programistów. Drgania, na przykład z obudowy silnika, możemy do FinderOpta wprowadzić za pomocą naprawdę szybkich wejść analogowych, oczywiście za pomocą odpowiedniego przetwornika. Odczytywać je możemy za pomocą przykładowego kodu obsługującego te wejście umieszczonego na stronie internetowej firmy Finder. Aby nie komplikować dodatkowo sytuacji, ja będę wprowadzał identyczne drgania, które mieliście okazję poznać w poprzednim przykładzie i wyświetlał zarówno drgania, jak i same słupki za pomocą wbudowanego w Arduino IDE narzędzia o nazwie Serial Plotter. Pomoże on nam zobaczyć, co dzieje się we wnętrzu FinderOpta i jego procesorze. Ze względu na to, że posiadamy niesamowicie dużo mocy obliczeniowej, to ilość słupków, których użyliśmy do analizy drgań, zwiększę aż do 256. Można tak naprawdę zrobić ich jeszcze dużo więcej, ale dla naszej zabawy spokojnie to wystarczy. To pozwoli już odnajdywać nawet bardzo drobne różnice, na przykład huczącego łużyska, pojedynczych, nawet cichych stuków. Przenieśmy zatem nasze rozwiązanie analizujące wprost do sterownika. Teraz podajmy znowu takie same pojedyncze dźwięki, aby upewnić się, że zastosowana przez nas biblioteka działa. Tak jak w poprzednim przypadku, na ekranie widzicie wygląd drgań, ale już w programie Arduino IDE, jak również poszczególne słupki odpowiadające za ich reprezentację. Czyli wszystko działa. Teraz dodam jeszcze jedną lekką wibrację, która w naszym przypadku reprezentować będzie huczenie łożyska. Jak widzicie na wykresie pokazującym drgania, praktycznie nie da się tego dostrzec. Lekko tylko została zmodyfikowana, już dosyć skomplikowana linia. To podobnie jak w rzeczywistości delikatnie drgałaby dodatkowo chociażby obudowa naszego silnika. Na naszych słupkach widać jednak wyraźnie, że pojawiła się dodatkowa informacja, która zwiastuje nadchodzące kłopoty. No może nie od razu, ale z pewnością to samo się nie wyleczy i za jakiś czas będzie już tylko gorzej. Praktycznie wystarczyłoby teraz sprawdzić, czy każdy z słupków, nawet tych, które w tej chwili są w pozycji zerowej, nie uległ zbyt wielkiej zmianie od normalnego stanu. Mamy więc gotowe narzędzie do podjęcia decyzji o tym, czy należy powiadomić dział utrzymania ruchu, że coś się dzieje niedobrego. Jeżeli margines ten znacznie odbiega od normy, możemy podjąć wewnętrzną decyzję w naszym programie, na przykład o wyłączeniu takiego silnika. Tak jak wspomniałem, jest to uproszczony przykład tego, jak można byłoby te dwa połączone ze sobą zjawiska wykorzystać w przemyśle 4.0 do konserwacji predykcyjnej. W rzeczywistości, w zależności od sytuacji, może się okazać, że prosta obserwacja naszych słupków będzie niewystarczająca. Dodatkowo, prawidłowe drgania, powiedzmy, z silnika elektrycznego mogą okresowo się zmieniać, na przykład pod jego zmiennym obciążeniem czy innymi zjawiskami. Przydałoby się zatem, aby nasz FinderOpta uzyskał w jakiś sposób inteligencję i być może da się go po prostu tego nauczyć, jakie i kiedy drgania są dobre, a kiedy złe. I to jest drugi przykład, który Wam wcześniej chciałem pokazać. Wśród gotowych bibliotek możemy odnaleźć biblioteki z rodziny TensorFlow.
Są to biblioteki umożliwiające wykorzystanie sztucznej inteligencji. I tak jak poprzednio, tak i tym razem trafimy na rozwiązania, które matematycznie zostały opracowane już dobrych parę lat temu. W dzisiejszych czasach jednak, dzięki dostępności dużej mocy obliczeniowej, nawet w tak z pozoru niewinnie wyglądającym urządzeniu jak Finder Opta, istnieje możliwość prostego wykorzystania najnowszych zdobyczy techniki. Dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji, które potrafi obsłużyć ten sterownik, możemy go uczyć różnych zjawisk tylko za pomocą podawania różnych przykładów i mówienia mu, co ma o tym sądzić i kiedy powinien wykonać odpowiednie działania. Zainteresujcie się tym tematem, bo zastosowanie w przemyśle 4.0, jak widzicie, dopiero się zaczyna i wszystko wskazuje na to, że to będzie podróż ciekawa o możliwościach dotąd nieznanych. Po prostu nie pozwólcie, aby ta przygoda Was ominęła. A może Wy macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły, których realizację odkładaliście na później tylko dlatego, że nie było jeszcze na rynku odpowiednich sterowników do ich realizacji? Jeżeli tak, to zapraszam do sekcji komentarzy pod filmem.